Zbigniew Wodecki, jeden z najbardziej popularnych oraz lubianych wokalistów, muzyk i kompozytor, wyjechał w długą trasę na Rzeszowszczyznę, szlakiem Oskara Kolberga, XIX-wiecznego etnografa, który całe swoje życie poświęcił opisywaniu zwyczajów wsi polskiej oraz zapisał w nutach tysiące pieśni i melodii ludowych. Celem wyprawy Zbigniewa Wodeckiego było poznanie tajemnic muzyki tradycyjnej okolic Rzeszowa i zagranie z jedną z ostatnich wybitnych skrzypaczek tych okolic, panią Albiną Kuraś. Już zawiesza na szczytach.